dzisiaj wszystkich w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy w takim składzie. Dzisiaj będziemy wchodzić. Tak, tak. Dlatego spotkaliśmy się tutaj w składzie najinteligentniejszych z całego NutsWorld. Zostaliśmy tutaj specjalną drużyną, która będzie przechodziła najcięższy pokój w Escape Roomie w Let Me Out w Lublinie. Każda osoba z nas będzie pozbawiona jednego zmysłu. I będzie to zmysł wzroku, słuchu, mowy. Jeżeli wyjdzie parzyste, to nie widzę, tak? To idziesz bez koszulki. Nie mam majtek. Idę z koszulki. A nie zbanują nam filmu teraz przeze mnie? Szczerze? Nie wiem, może ją lepiej załóż sobie przewiąż. Ale nie mam żadnej innej. Tutaj mamy, moi drodzy, nasze przedmioty. To jest, jak ktoś będzie bez słuchu, wiadomo, opaska na oczy, no i taśma, żeby zakleić buźkę. To kto bez wzroku? Nie chcę bez wzroku. Nie! Kto bez słuchu? Ja bez słuchu. Czyli ja co? Czyli ty bez mowy. Ja zakładam AirPodsy. Ja sobie włączam po prostu jakąś muzykę i założę jeszcze dodatkowo te wygłuszające sławki. W związku z tym ja nie będę słyszeć nic. Wyjechaliście na weekend do modnego hotelu, który podobno urządzono w dawnym szpitalu psychiatrycznym. No tu jest kłódka! Natrafiliście co? Na dziwne pomysły. A, bo ja nie słyszę! Najwyraźniej jako goście hotelu. Ja nie widzę. Jesteście tu poddawani dziwnym badaniom. W każdej chwili możecie opuścić pomieszczenie wychodząc przez okno, ale wasza ciekawość jest silniejsza niż strach. Eksperyment się rozpoczyna. Czas. Start. Co? Wiecie co? No nie! No kurtka! Kod trzeba ogarnąć! Kod! Nie trzeba tego skądś znaleźć? Jakby co, to tam jest kosz i tam są jakieś cyfry. No dobrze myśli on. Ej, cegła, ja naprawdę myślałam, że ty jesteś inteligentny, weź ogarnij! Czymś? Ej, szczerze, dobrze, że mamy cegłę, on wygląda jakby ogarniał, nie? Ej, cegła, ja naprawdę myślałam, że ty jesteś inteligentny. Czy coś mówili jakby w tym lektorze, coś to by się przydało do tego, czy nie? Nie. Okej, okay, to szukamy cyfr. Co? No. Dobrze mówi cegła, tak mi się wydaje przynajmniej. Genialne, genialne, faktycznie, dobra. Trzy! Stary, ja ci dyktuję, ja ci będę dyktować. Trzy, pierwsze jest trzy. Drugie, jeden, pięć. CB. Sześć. Pokażcie dobrze. Gwiazdka tak jakby, coś tam jest hashtag, no nie wiem. Tutaj, to jest do tego! Do tego! Podyktujcie mi jeszcze raz! Podyktujcie to! Trzy, jeden, pięć, sześć. Tu jeszcze masz jakieś zagadki. Może coś innego akceptujesz, że powiedz. Powiedz, że to do drzwi nie działa. To do drzwi nie działa. To do drzwi. Bo odpaliło wam się coś, nie wiem, co zauważyliście. A, szuflada. Myszka. Ale co z nią, bo ja nie wiem. To wy wiecie. Co? 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 Słyszysz? A ja nie słyszę, no nie widzisz? Ogólnie to oni nam dali najcięższy pokój. Ja nie wiem, czy to jest dobra opcja dla nas. Jesteśmy beznadziejni w to. A powiedzieli wam coś na mikrofalówce? Co dalej? No to może musicie na raz. Nie ma tutaj kwiatka po środku. Jednego. Chyba, a my nie mamy po prostu ułożyć do tego pokoju? Dałam kwiatka do góry. Bo ty nie wiesz, ale ten pokój jest odwrócony cały. Aha. No i teraz może się coś odblokowało. Ej, a ja mogę normalnie... Aha, czyli obraz... A! I tak wiesz, jak tak samo. Odwrotnie obraz, o! No i teraz powinno się coś stać. Czuję się bezużyteczna tutaj. Nie, ona jest dobrze. Trzy, zero, sześć.
306 i coś tam dalej było. Powiedz jej, wytłumacz jej. No. I daleczka, tam. Daj! Wow! Tłumaczy słuchawki jakieś. Pomóc ci w czymś? Okej, kuma, patrzcie. Żarówka. Żarówka. Czerwone dwa razy. Patrz, patrz. Czerwone. Trzy razy zielone, trzy razy zielone. Usiądź, usiądź, usiądź! Nie bój się, nic ci się nie stanie. Weź się, usiądź tam dalej, usiądź. Może coś się stanie wtedy. Kurde, co jak mi prąd pięknie. Weź jej ustaw coś tam. A może teraz musicie te przyciski kliknąć, jakieś zielone, czerwone. To co, wiesz co zrobić? Trzy. Kasurka. Tam się coś odblokuje wtedy. Ej, szczerze? Nikola na przykład jest bezużyteczna, jak nic nie widzi, nie? No. Ale czekajcie, bo tu jest jeszcze jeden labirynt. Czemu? I to jest do tej kurtki. I to ona była otwarta? No to tak. No to tamto, co jest tu w środku, to jest do tamtej. Tak. No to zróbmy to jeszcze raz. 3, 4, 5, 7. No widziałam, nie wiem do czego to jest, stary, no. No to co tam widzisz? No. A nie tak? Tak? A weźcie to okręćcie tam jeszcze raz. Przekręcaj górny, górny na samej górze. Bo po środku zostaw. No bo one się zmieniają. Jak się wybrać, to się tam zmienia. Robię na to. Ej, teraz tak. Otworzyło się, otworzyło się! Czemu ja pierwsza? No powiedzieć. Szczerze, ale on musiał się naczekać, nie? Ja się boję. Skąd mogłaś go widzieć? Zamknij to oczy, ty widzisz coś. Nie widzę. Tu jest też przycisk taki jak tam. Ale ja wiedziałam, że coś jest nie tak. Jak oni chcieli wejść przez. Nie, to jest ewakuacyjne. A. O. O! Ohoho! Nie! Zamknij to. Dwie osoby niby. Toż tu, Nicole, i nie krzycz, kiedy ci nie mówię. O. Teraz coś? Teraz. Coś się stało? No moim zdaniem to się wszystko tyczy tego. Tyle zielonych. Tam są niebieskie. Ile tych trzeba nacisnąć? Czerwone są tutaj. Czyli tak, spróbuj 4, 5, czarny. 4 niebieskie. Nie, nie może. To 4 zielone. Kurwa.
tam jest tak jak kafelki tutaj. Czyli zobaczcie, tu są kafelki na tym, wiecie co? I tu są... A bo trzeba położyć ją tam. I co to jest? Co teraz mam zrobić? Słuchajcie, teraz musicie właśnie porozglądać po meblach w tym pokoju i w pewnym momencie zauważycie miejsce, żeby użyć tej latarki, a w sumie zauważycie cztery małe miejsca, żeby użyć tego miejsca. 5, 7, 4, 2. Masz instrukcję na ten kask. 1 jest alfa, delta, beta. Super. 2. Ona musi usiąść. Podać ją. Nałóż kask na głowę. A, na tym się kończy instrukcja. Widzisz? 98, 5, 75. Tu coś po... 6, 8. Nie, i teraz... Ta muzyka jest 6, okropna. 8. Tam musisz, weź te krzesło. Nie? Tak, siedź. Co ty gadasz? Uważaj, uważaj na głowę jej, uważaj na jej głowę! Ja, nie podoba mi się to! Nic tam nie ma! Jak coś będzie, to chyba nie żyjecie po tym. Co się dzieje? Ała! Uważaj na głowę. Co się... Posadź. Ale jesteśmy w pole! Jesteśmy w psychiatryku! Tam usiądź! Tu? Tak, świetnie, siedź tutaj. A, zapomnieliśmy ten. Nie dotykajcie tego, bo was prąd p***nie. Serio? Weźmy krótkofalówkę. Przynieś po krótkofalówkę, szczerze. Ile mam tu siedzieć? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Nie ruszaj się, Nicole, no. Co się stało? Zaraz się prąd p***nie. Chyba korki wywaliło. Od tego! Dobra widzowie, na chwilę musiałem zdjąć moją opaskę. Próbowałem odkręcić tą żarówkę i wywaliło prąd po prostu w całym... w całej kamienicy. Wygraliśmy chyba. Idziemy na dół, na szczęście możemy otworzyć jedną skrytkę bez prądu, więc idziemy to zrobić. Więc trzeba to po prostu ułożyć. To się nie powinno otworzyć, tylko co? Decyzja niezależnej komisji lekarskiej zaświadcza, że pani Nadsworth została zatrwałe dożywotnio i nieodwracalna niespełna rozumu. Zostaje wypowiedziane po wizycie u tego psychiatryka, że zbyt... Tak. Dostałaś żółte papiery? Nie, nieprawda. Cała Nadsworth dostała żółte papiery? Nie, to nieprawda. Dobrze, wiecie co, ja myślę, że musimy się stąd jak najszybciej ulotnić, fajnie było. Ściągnij nikomu już tą opaskę! No dobrze, proszę państwa, wychodzimy, przeszliśmy do końca, dostaliśmy żółte papiery, w sumie tak. Dziękujemy bardzo Escape Roomowi. Let Me Out w Lublinie i bardzo przepraszamy, że wam rozwaliliśmy pokój, ale to wszystko jego wina. Do zobaczenia w następnym odcinku. A my teraz jedziemy do domu, wpadajcie na nasze Instagramy i zostawcie łapkę w górę i suba, pa.